Kolejna piękna droga powstała na terenie powiatu wałbrzyskiego. Tym razem nową nawierzchnię i chodniki otrzymała ulica Zachodnia w Boguszowie Korcach. Inwestycje wsparły fundusze pochodzące z programu rządowego Polski Ład. Witam Państwa w Boguszowie Korcach na ulicy Zachodniej, droga powiatowa. Inwestycja przeprowadzona przy bardzo dużym wsparciu środków rządowych z Polski Ład. Całkowity koszt inwestycji 2 279 800 parę złotych, aż 2 125 000 to wsparcie pozyskane przez powiat wałbrzyski w ramach Polskiego Ładu. 766 metrów drogi, ktoś powie mało, ktoś powie dużo, ale ten łącznik jest łącznikiem kluczowym dla funkcjonowania i Boguszowa, i dzielnicy Gorce. A przy remoncie obecnym drogi stanowi tak naprawdę wielką alternatywę przejazdu, dojazdu do pracy, szkoły, lekarza, szpitala. Długo czekaliśmy na tą inwestycję. Ta inwestycja nie była realizowana przez powiat wałbrzyski, bo czekaliśmy na to, że ruszy koncepcja budowy obwodnicy Gorc i będzie to element tej drogi. Myślę, że dzisiejsze parametry, które uzyskaliśmy, pozwolą na puszczenie tutaj tego ruchu. Będzie konieczność po prostu w przypadku budowy obwodnicy Gorc wybudowania, włączenia do tej obwodnicy i przebudowania części tej drogi. Wstydzić, myślę, nie mamy się czego. Odwodnienie zostało wykonane w sposób prawidłowy i tu myślę, że te odwodnienie było największą bolączką, jeżeli chodzi o tą drogę. Pojawiły się ciągi piesze, pojawiły się zabezpieczenia. Niech służą mieszkańców, oby takich inwestycji z takim wsparciem w powiecie było jak najwięcej. W tym miejscu w imieniu wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców powiatu wałbrzyskiego podziękuję. Podziękuję ministrom, podziękuję polskiemu rządowi i posłom, którzy zabiegają, są naszą bratnią duszą i przyczyniają się do tego, żeby wnioski powiatu wałbrzyskiego były rozpatrywane. Szczególne podziękowania dla ministra Dworczyka, dla ministra Zyski, dla ministra Murcka. Oczywiście wielkie i nieocenione wsparcie Marcin Gwóźdź, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ci ludzie fizycznie, psychicznie służą nam zawsze pomocą, zawsze zabiegają o interes powiatu wałbrzyskiego i trzeba o tym głośno mówić. Nie wolno uprawiać zawsze polityki tej narracji, która się pojawia o jakichś podziałach. Trzeba dziękować ludziom tym, bez których tego typu inwestycje nie miałyby miejsca. Ja w imieniu wszystkich mieszkańców ślicznie dziękuję. Dziękuję panie premierze za Polski Ład. Panie starosto, inwestycje drogowe w powiecie wałbrzyskim to jest coś, z czego powiat wałbrzyski słynie niemalże w całym województwie, o ile nie w Polsce. To jest prawdziwy konik zarządu powiatu wałbrzyskiego, właśnie inwestycje drogowe, chodniki i zimowe utrzymanie dróg. Ja pamiętam ogromną uroczystość, bardzo ważną, 100 kilometrów wykonanych dróg na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan nie zasypia gruszek w popiele, idzie pan dalej. Panie redaktor, szanowni państwo, mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego oczekują od władz powiatu konkretnych działań. Polityka polityką, ale każdy chce do szkoły, do lekarza, do pracy dojeżdżać po dobrej nawierzchni, mieć bezpieczne ciągi piesze i funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Więc zadaniem podstawowym władz samorządowych jest właśnie dbałość o tą infrastrukturę w tym trudnym terenie. I to, o czym pani mówi, czyli przebudowa obiektów mostowych, modernizacja odcinków drogowych, wykonywanie nowych nawierzchni, budowa nowych chodników, to są te rzeczy, które powodują, że nie czujemy się gorsi. Myślę, że dzisiaj mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, patrząc na infrastrukturę drogową powiatową, nie mogą czuć się wykluczeni na Dolnym Śląsku, bo tak naprawdę nie odbiegamy od najbogatszych powiatów w tej części, a słyszę od moich kolegów, że nam nawet zazdroszczą. Kolejowa ulica, przebudowa ulicy Kolejowej w Głuszycy. Niby 870 metrów tylko, ale to kluczowa droga. Droga, która zawsze pękała, zawsze robiła bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o utrzymanie.
Problemy również były związane z odwodnieniem tej drogi. Przez te lata trzeba było modyfikować te wszystkie rzeczy. 1 723 000 to koszt całkowity inwestycji, 1 183 000 dofinansowanie rządowe w ramach dróg samorządowych. Olbrzymie pieniądze z rządu polskiego dla dróg powiatowych powiatu wałbrzyskiego. Szanowni Państwo, bez tych środków, bez wsparcia ministra Dworczyka, ministra Murcka, ministra Zyski, bez wsparcia posła Marcina Gwoździa, tego by nie było. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że krytykuje rząd, to ja mu mówię tak, przy każdej powiatowej pięknej drodze, którą oddajemy do użytku, a przypomnę, że to nie koniec na dzisiaj, bo jeszcze w tym roku będziemy oddawać przecież przebudowaną drogę do Andrzejówki, będziemy oddawać drogę graniczną. Jeszcze w tym roku się uda, tak? W tym roku? Oczywiście, kończymy w tej chwili pracę, ostatnie kosmetyczne roboty i te odcinki są oddawane. Nie byłoby to możliwe, szanowni Państwo, bez tego wsparcia, bez programów rządowych, bez Polskiego Ładu. Proszę zobaczyć, kolejowa w Głuszycy. Olbrzymie, olbrzymie dofinansowanie. Powiat wałbrzyski tutaj od premiera Mateusza Morawieckiego dostał wyższe dofinansowanie niż 50%. Właśnie dlatego, że jest biednym powiatem. Właśnie dlatego, że musi zarządzać drogami w bardzo trudnych warunkach. Panie premierze, panowie ministrowie, panowie posłowie, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie.